Okej, okay. Pierwszy mecz wielkiego finału Warcraft 3 Champions sezon 15. W finale spotkały się dwa elfy. Żółty Moon, który pokonał po drodze naprawdę mocnych graczy, chociażby Colorfula, który jest drugim, nieraz pierwszym elfem. Często gracze, na których nie jest w stanie wygrać Moon, na tych graczy wygrywa Colorful. Kolejnym graczem jest Kaho, który, jeżeli dobrze pamiętam, ma 25 albo 26 lat, co w gronie Warcrafta 3 jest odbierany jako bardzo młody zawodnik. Bardzo młody zawodnik. Na warunki Warcrafta 3, podkreślam. W warunkach Starcrafta 2 taki gracz to byłby nazywany boomerem. Ale wiadomo, Warcraft, Starcraft, trochę co innego, inne community, inna społeczność, inna ilość graczy i tak dalej. Dobra, spodziewamy się prawdopodobnie podwójnego Demon Huntera. Tak jest, mamy Demon Huntera, łowcę demonów od Moona, Demon Huntera, łowcę demonów również od Kaho. Jeżeli Kaho wygrałby ten turniej, to byłby jego pierwszy chyba win w turnieju 1 na 1. Taki, że wygrywa turniej. Nie to, że wygrywa z graczem, tylko że wygrywa duży turniej. Znaczy, to też Warcraft Champions nie jest jakiś olbrzymi turniej. Mamy tutaj tego Happy'ego gracza, Soka, mamy wielu mocnych graczy. Happy odpadł po drodze w tym turnieju. Na pewno nie jest to turniej, w którym za pierwsze miejsce otrzymuje się jakąś super dużą nagrodę, tak jak w innych turniejach. O ile się nie mylę, na ten moment za pierwsze miejsce jest $800. Okay. Bardzo ładnie creepowanko za pomocą łuczniczki, to samo u Moona. Dobra, łowca demonów tutaj już, patrzcie, Moon od razu ściąga drugie obozowisko. Pierwszy przedmiot, mamy szpony ataku. U Kaho mamy rękawice żwawości. I nie wiem, czy przypadkiem rękawice żwawości nie są aktualnie lepsze niż szpony ataku plus 4. Jeden igór. Kaho jeszcze, patrzcie, Kaho jeszcze sobie nie wybrał zdolności, jakie chce grać w tej grze. Moon już zdecydował. Mana Burn i pasywka, która powoduje to, że Demon Hunter czasem jest w stanie uniknąć ataków. Zaraz Moon, czy tutaj zastosuje trik? Nie ma triku przez Moona. Jeden i drugi gracz, te dwa. Moon cały czas produkuje... Jest, jest trik, patrzcie. Tutaj możecie sobie podbić Wispem. Wtedy trolle łapią agro. I nie atakują. Znaczy, chcą gonić Wispa. O. Czy ten troll złapił łuczniczkę? Nie. Nie. Dobrze, Moon. Dwa pierścionki. Ciekawe. Kaho. Rękawice, płaszcz oraz opończa inteligencji. Wykupiony diadem arystokracji. Bardzo aktywnie jeden i drugi gracz gra na mapie. Creepują mocno. Identyczne ruchy, tylko różne przedmioty. Dwie łuczniczki po stronie na razie Kaho. Trzy łuczniczki po stronie Moona. Dzięki temu też to creepowanie troszeczkę szybciej idzie. Jaki przedmiot tutaj otrzymał Kaho? Różdżka iluzji, Moon, znaki strażnicze. Dom łowców, Kaho jeszcze nie stawia. Trzeci poziom na łowcy demonów u Moona. Za chwilę trzeci poziom będzie miał Kaho. I też gra pasywka plus mana burn. Jest też grany dom łowców. Czyli dosłowny mirror. Tylko nie ma trzeciego poziomu jeszcze. Wróg zaatakował wojska gracza. Kaho w końcu. Trzeci poziom również na bohaterze. Drugi poziom na Berna. Łuczniczki Moona widziały DH. DH Moona ma mniej many niż Kaho. To nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Znaczy w sumie teraz jak będzie kupiona naga, to Kaho będzie mógł od razu spalić manę na nadze Moona.
5 łuczniczek. Moon, dobra próba. Chciał, żeby trole się zagrowały na łuczniczkę i może by złapały. O, o, o. Jest dust. Odkryte. Patrzcie. Kacho. 200 IQ. Coś podejrzewał, że coś jest nie tak. I znalazł łuczniczki. Czy uda się zmikrować bodybloki za pomocą łuczniczki, która ratuje koleżankę. Udało się. Super dziewczyny. Now kiss. Dwa razy pradrzewiec produkowany u Moona, raz u Kaho. No, no, no. Kotek jest z jednej i drugiej strony, więc strategia, no raczej chłopaki wiedzą, co jest metą w Elf Mirrorze. Jest też już te trzy robione przez Moona oraz mamy upgrade Ultrawizja, która zwiększa widoczność, jaką mają elfy w nocy. Patrzcie, nie jest grana naga, tylko grany podwójny kozioł. To jest ciekawe. Moon, ile ma pierścionków na swoim bohaterze? Plus 10 do pancerza. Mana burn za mana burn, a tutaj niczego ekscytującego nie widzimy. Jeden gracz już mamy Moon. Zagrany Root, Kaho też prawdopodobnie zagra Roota. Czemu miałby zagrać Trenty, prawda? Czemu? Bo tu chyba się gra Roota plus Aurę, jeżeli się nie mylę. I rucik będzie? Jest pierwszy rucik na egzekutora. Mój musi uważać. Dobrze. Jaki przedmiot? Pierśń arcymaga. Szału nie ma. Oho, będzie creepjack? Nie, jest rucik, ale o, udało się tytułować KTG. Czy KTG teraz zginie? Jest mana bird z jednej i drugiej strony. Zaraz będzie kolejny root. KTG raczej przeżyje, tak mi się wydaje. Może nie, przeżyje. Tym bardziej, że mam dwie driady, które zaraz za... O, a może jednak nie przeżyje. Nie, nie przeżyje. Uuu, Kaho, nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Naprawdę. Ale traci też łuczniczkę. Okej, łuczniczka za łuczniczkę. Trady są nie najgorsze, ale teraz sekunda. Moon wykorzystuje to, że ma driady, które mają spowolnienie. Tak jest. Coraz więcej łuczniczek pada, ale to nie jest tak, że Kaho tylko traci. Moon również. Kaho już robi upgrade dla swoich niedźwiedzi. Moon jeszcze nawet nie rozpoczął, nie myśli o tym. Produkuje pierwszego niedźwiedzia. Mamy jedną driadę po stronie Kaho. Moon zagrał dwie driady. Nie wiem, czy Moon się nie zagapił, a może już Moon zrobił ten upgrade do niedźwiedzi, tylko ja nie zauważyłem momentu, w którym zaczął produkować. Jeszcze kupić wypadałoby kostur ocalenia. Tak jest. Kaho, okej, okay. Creepowanki, o, teraz będzie tutaj kopalni złota, która ma aż 20 tysięcy złota. Okej, okay, Moon robi upgrade'y. Tak, Moon już sobie wcześniej zrobił ten adept. Upgrade. Teraz będzie tutaj master jest zrobiony? Czy już... Nie, adept. Okej, okay, master jeszcze nie jest zrobiony. Drugi poziom na KTG i będzie zagrana prawdopodobnie aura. Zwój bestii nie jest czymś, co w jakikolwiek sposób tutaj pomoże. Kaho, Moon kradnie przedmioty. O! Buty Quel'Thalas, bardzo fajny przedmiot dla Demon Huntera, zwiększa jego obrażenia, zwiększa jego zwinność, czyli szybciej zadaje te obrażenia i zwiększa również pancerz. DH ma już w sumie 18 pancerza, prawie 19. Minimalnie mu brakuje, więc chłopak będzie naprawdę wytrzymały. 1000 punktów życia. Porównajmy sobie go z DH-czem od... Nie no, kurde. Patrz na tego Packera. To jesteście wy. Nie, to jesteśmy my. To my. A to jest kolega naszej laski, o którego mamy się nie martwić, że to tylko kolega. Ja cię kręcę. Nie uwierzyłbym. Dobra. Mamy niedźwiedzie w produkcji, z jednej jak i drugiej strony robione upgrade'y do pancerza. W tym matchupie, z czego pamiętam, elfy nie są zbyt chętne, przynajmniej kiedy jest mirror niedźwiedzi, nie są zbyt chętne do tego, żeby za szybko przebijać limit. Zanim przebiją limit, lubią sobie porobić właśnie upgrade'y do niedźwiedzi, dlatego że, jeżeli się nie mylę, w tym matchupie przewagę ma gracz, który zawsze się broni.
trzeci poziom na Kotegie. Moon jeszcze trochę brakuje, minimalnie, dosłownie kilku punktów doświadczenia. Ma ten, większą miksturę many. Na pewno jest to lepszy niż zwój bestii, który nam nie oferuje nic w tym przypadku. Kaho ma tutaj też fajną aurę. Bębny klanu wojennej pięści zwiększają o 7% obrażenia zadawane przez pobliskie jednostki sojusznicze. Więc niedźwiedzie ze względu na to mają plus 3 do ataku. Moon teraz będzie próbował tutaj zgarnąć sobie sam swoją aurę albo jakiś inny przedmiot, tylko musi uważać, żeby nie było Creepjacka. Tak jest. 50 popa Kaho, 46 Moon. Kaho ostro klika, młody widać, młoda krew. Patrzcie, to jest właśnie ta młodość. Różnica PM-u. Ale zobaczymy, co jest lepsze. Doświadczenie i głowa, czy po prostu młodość i szybkość. Zaraz się okaże. Chłopaki, kurczę, niezdecydowani, ani jeden, ani drugi. Kurczę, ten DH Moona to jest po prostu jakiś koks. Ja nie mogę. Gdybym był księżycową kapłanką z Warcrafta 3 i gdybym miał wybrać któregoś DH jako swojego partnera, to bym wybrał żółtego. Zdecydowanie. Nawet bym nie splunął na tego. Dobra, jaka będzie aura? No to co bym chciał tutaj dostać, to jest Endurance Aura, Unholy Aura. Ewentualnie... coś dla DH? DH już i tak ma takie przedmioty, że on więcej itemów nie potrzebuje. Oho, jest wiaz Kaho na studnie, ale to tylko na razie wiaz na studnie. Moon, trzeba dobić tutaj koniecznie tego golema. Jaki item? Szpony ataku plus 12 nie jest najgorzej. Zniszczona pierwsza studnia. Jest też sforsowany TP. Jest pojedynek, tak jak mówimy, zrutowany pierwszy niedźwiedź. Jednak Driada zaraz rzuci Lispela, powinna go uratować. Udało się uratować pierwszego niedźwiedzia. Tak jest. Trzeba uważać, zaraz będzie kolejny rut, ale mamy tylko chyba jeden kostur ocalenia. Potyczka jest, kurde, tutaj coraz... Nie, jednak decyduje się tutaj Kaho też na bitkę. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Tutaj trochę te niedźwiedzie mi się zlewają. Użyty ryk po stronie Moona. Czy Kaho też ma użył ryku? Nie wiem, niekoniecznie. Nie, użył, tak jest. Użył też również ryku. Tutaj leczy się DH, na szczęście zdispelowany. Mamy Zeppelina po stronie Moona, dlatego może ratować sobie niedźwiedź. Tutaj jeden niedźwiedź właśnie został uratowany. Kurczę, zobaczcie, chłop nie ma w ogóle HP. Jeszcze go Moon przemienia, ale... Ej, ratuj go! Kurczę, dał sobie zabić za pomocą Mana Berna. Level upu tutaj dechacza niebieskiego. Dostaje chwila od niedźwiedzia kolejnego. Bardzo dużo mikro po jednej, jak i drugiej stronie. Wygląda na to, jakby Kaho miał tutaj wyjść zwycięsko z tej batalii. Odpalony Invul u dechacza. Zrutowany niedźwiedź. Niedźwiedź ginie. Kolejny niedźwiedź, którego trzeba ratować. Moon się chyba trochę gubi. 390 prawie APM-u po stronie Kaho. 34 supaja Kaho versus 49 Moon, matko jedyna. Jednak tutaj ewidentnie Moon sobie radzi lepiej. Skąd on ma tyle supaja? Myślałem, że więcej. A, bo ten Zeppelin trochę coś tam latował? Nie wiem. Ale Kaho wie, że to jest przegrana gra. GG. 1-0 Moon. Nice. Mecz numer 2. No, jestem zszokowany, jak Moon sobie dobrze poradził w ostatniej bitwie. Myślałem, że Kaho go chyba przełamie, ale jakimś cudem nie dość, że go nie przełamał, to jeszcze Moon miał 20 supplya więcej na koniec walki. Pierwszą grę wygrał Moon. Żółty Moon, niebieski Kaho. Zaraz zobaczymy, czy gracze będą mieli podobne podejście w tej grze. Tak jest, jeden i drugi gracz jest zainteresowany creepowaniem sklepu goblinów. Prawdopodobnie po raz kolejny zobaczymy Mirror Łowcę Demonów na Łowcę Demonów. Młody, jak widzimy, ostro klika. Moon jednocześnie, klika sobie w drugiej ręce, tam dzieciaka przewija. Moon ma chyba troje dzieci, jeżeli dobrze pamiętam. Więc też by miał tyle APM-u co młody. O, chyba go tak, chyba co mu pieluchę zmienia, albo coś w tym stylu, bardzo spada APM. Młody się rozgrzewa. Stary musi robić dwie rzeczy naraz, dlatego tylko ten jego APM jest taki ograniczony.
z jednej, jak i drugiej strony mamy, tak jak mówiłem, łowcę demonów. Jeden i drugi gracz przygotowany do creepowania sklepu goblinów. Ciekawe, czy znowu zobaczymy niedźwiedzie po prostu, z jednej jak i drugiej strony. Jeden i drugi gracz skautuje, troszkę wcześniej Moon. Moon sobie sprawdza, tak jest, jest robiony sklep goblinów. Przygotowane trzy wispy, żeby naprawiać jeszcze tutaj w razie czego pradrzewca wojny, znaczy trzeba go naprawiać, czy się chce, czy nie chce. I tak trzeba. W przeciwnym razie stracony będzie. Dokładnie tak. Troszeczkę lepiej to wychodzi tutaj Kaho, patrzcie. Moon źle złapał kampa, przez to troll nie dostaje obrażeń, gdzie Kaho, patrzcie, już tego trolla prawie zabił. A troll tu zadaje największe obrażenia. Więc teraz Kaho straci mniej surowców niż Moon, chociażby na naprawianie drzewca. Już bym mógł przestać chyba naprawiać, jak mi się wydaje. Komuś się pingnęło. Moon kupił sobie diadem arystokracji. Kaho, Kaho też sobie kupił. Co dostanie Moon? Buty Quel'Thalas. Dzwonki plagi! O mój Boże! Dzwonki plagi w tym matchupie, kiedy mamy DH versus DH, do tego z niedźwiedziami, to jest top 1 przedmiot, jaki możecie w ogóle dostać ze wszystkich kampów. Dzwonki plagi są dużo lepsze według mnie w tym przypadku niż na przykład Endurance Aura, która zwiększa minimalnie wasz attack speed i movement speed. Więc jestem pewien, że Moon sam sobie już mówi w głowie, okej, to jest gra, którą muszę wygrać, chociażby dlatego, że właśnie otrzymałem ten oto przedmiot, dzwonki plagi. Ataki zwarciu bohatera i pobliskich jednostek wykradają wrogom życie, przemieniając równowartość 15% zadanych obrażeń na punkty zdrowia. I patrzcie, Moon teraz creepując też się leczy jednocześnie. Gdzie? Patrzcie, jaka już jest różnica. Kaho? Moon. Kaho? Moon. Patrzcie, jakaś różnica w HP. 200 HP? 400 HP. 200 HP różnicy. To jest 200 HP mniej do regeneracji w studniach. To jest super. To jest dużo więcej zaoszczędzonej many. Plus, to jest cały czas pełne value z tego przedmiotu przez całą grę, od samego początku do samego końca. Kaho sprzedał TP i kupił sobie buta. I kupił też kostur teleportacji. Moon to samo, ale nie sprzedał TP. I teraz, patrzcie, i teraz jest taka sytuacja, w której nie jest, Kaho nie jest w stanie walczyć w ogóle 1 na 1. W ogóle, właśnie względu na ten przedmiot. Tu już wiem, że tam dostał wcześniej mana Berna, tak? Ale nawet gdyby było full HP versus full HP, to Kaho nie jest w stanie walczyć w ogóle. Oho, Moon idzie szukać expy. Nie, szuka Wispa. Ale expy też. Jeden i drugi, patrzcie, robią to samo. Widzicie? Bóg oblega nasze miasto. Jeden i drugi gracz. Patrzcie, jak dom łowców zablokuje. Ej, czy będzie bodyblock? Nie, nie będzie. Bodyblokuje go? Tak, ale to nie ma... O, czekajcie, czy go zabije? Czy go sforsuje do TP? Mana Bird? Tak jest. O nie, Kaho, tracisz bohatera? O stary, dobra. Ale to nie wyszło, tragedia, Kaho. O mój Boże, tu już nie masz many w studniach. Ale go Moon ograł, ja nie mogę. Ale go ograł. To jest właśnie to. Wróg zaatakował wojska gracza. Młodość, szybkość. Patrzcie, cały czas młody ma więcej APM niż Moon. Młodość, szybkość versus doświadczenie. Jest grana morska wiedźma. Ale Moon cały czas kotek je grany. Czyli planu nie zmienia. Taki sam plan, jaki był w pierwszej grze. O, pięknie. I Moon to teraz kanceluje. I jeden i drugi budynek. Nie no, Moon miazguje. Znaczy, drugiego chyba nie skanceluje. Trzeba robić te... Cofnąć się trzeba. Archerki, bodyblock. Nie ma bodyblocku, zdziwiłem się. Tutaj creepowanie.
Tutaj też będzie klipowanie. Patrzcie, jeden i drugi gracz cały czas korzystają tutaj z swoich drzewców. Jeżeli mamy na czacie jakiegoś elfickiego gracza, panowie, cały czas trzeba korzystać z tego budynku. Elf jest między innymi mocną rasą dzięki właśnie drzewcom, dzięki temu, że można za pomocą drzewca creepować i nie tracić przy tym prawie w ogóle punktów życia. Bez tego elf byłby naprawdę średni. Oho, uka, zwój bestii, trzeba podnieść, można nawet użyć, nie, nie, użyć to raczej nie. O, o, otoczony dycha, nie, nie, i tak ucieknie w razie czego. Tak jest, i tak dycha w razie czego tutaj sobie ucieknie. Jest KTG, będzie można rutować, czy będzie polowanie na morską wiedźmę? Chyba nie ma zasięgu KTG cały czas. KTG tutaj... Okej, rutuje jednak łuczniczkę. Jednak rutuje łuczniczkę, ale też są z tyłu ogry i trolle, które zadają obrażenia. Mun sobie schował łuczniczkę, ale zaraz będzie dzień. I niestety... Okej, jednak się udało jej uciec. Oho, stracony KTG. Ma buta, ma buta. Okej, będzie trade. Nie, nie, Mun, uważaj! Mun, Grid... Co? Co? I jeszcze tutaj się pożegnamy. O mój Boże! Mun! Was is das? Was is das? No, młody. To jest twoja gra. Młody. Młody, to jest twoja gra. A, mówiłem, jest Bóg, patrzcie. Patrzcie, 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 patrzcie. Zaraz wam pokażę. Teraz wiem, jak wam pokazać Boga. Patrzcie, patrzcie tu na wodę. Czekajcie, tylko decha musi być przy niej, patrzcie. Kurna, znowu wam nie pokażę. Kurde, ale jest Bóg, mówię wam. Jest zbugowany. Dobra, nieważne. Skupmy się dalej znowu na grze. Jest Bóg, jest Bóg wizualny, jest Bóg wizualny. Creepowanie, dobra. Naga sobie będzie zaraz tutaj próbowała zdobyć trzeci poziom. Łowca demonów. Co to za Bóg miał być? W momencie, czasem, kiedy za pomocą tutaj, tego panelu, zmieniacie sobie bohaterów, to jak macie tutaj wodę, widzicie? Jak sobie tutaj te fale płyną? Jak zmieniacie bohaterów czasem, to animacja wody się zmienia. Animacja wody się zmienia. Jeżeli ktoś chce, może sobie cofnąć filmik i zobaczy. Okej. Upgrade do niedźwiedzi już są. Mun, coś ty narobił. Coś ty zrobił, Mun. Coś ty zrobił. Dwóch bohaterów straciłeś. Bohatera w tawernie musiałeś wykupić. Jeśli Mun wygra tą gierkę, to młody się załamie. Jeśli Mun wygra tą gierkę, to się młody załamie. Młody, 26 lat, XD. No na Warcrafta 3 to jest młody, nie? Nie no, ile Kahoma lat? Musiałbym zobaczyć jeszcze szybko. O, o, teraz patrzcie! Widzicie? Widzicie? Nie jestem pijany, patrzcie! Widzicie? Patrzcie! Było, 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 było. Nie jestem pijany, było. Wróg zaatakował wojska. No ten przedmiot, który tutaj ma Mun, czyli dzwonki i plagi, naprawdę bardzo pomagają, więc cały czas jest szansa na wina z takimi przedmiotami. Świetny przedmiot, świetny przedmiot. Jak comebackować, to właśnie z tym przedmiotem. Czwarty poziom na Demon Hunterze. Jakimś cudem Mun ma wyższy poziom na decha niż Kaho, ale to zaraz Kaho sobie nadrobi. Mamy pusza. Kaho wjeżdża. No i zobaczymy, czy obrona przede wszystkim tutaj się uda. Cztery niedźwiedzie przeciwko ilu niedźwiedziom po stronie Muna. Zobaczmy. Mamy cztery niedźwiedzie... Cztery niedźwiedzie na sześć... Nie, sześć niedźwiedzi na trzy niedźwiedzie. Troszeczkę więcej tych niedźwiedzi po stronie tutaj, jak widzimy, jest Kaho. Kaho puszuje. Teraz będzie trzeba tutaj healować sobie Demon Huntera. Jest leczony. Ładne mikro ze strony Muna. Patrzcie, jak pięknie mikruje niedźwiedziami do tyłu. Ze stracony tutaj niedźwiedź już od Kaho pierwszy. Zaraz będzie stracony niedźwiedź numer dwa. Kolejny rut na tutaj na niedźwiedzia. Dechacz się leczy.
Kacho, czy ty przegrasz grę, w której Moon stracił dwóch bohaterów, po prostu ci zdonatował? Kacho, co ty robisz? Healuje się DH, od razu zdispelowany heal, uratowany DH. Ile miał HP? Nie wiem, ile HP miał, ale miał bardzo mało HP. Jest leczony DH teraz Moona. Jest powrót. Próba dobicia z Chaina, ale nie wyszło. Kacho dostał ruta na bohaterze. Bohater na szczęście przeżyje. Mamy noc, więc teraz studnie regenerują sobie manę. Trzeba uważać Moon, trzeba kupić HP pota. HP pot wykupiony. Niedźwiedzie tutaj są, tylko mamy tylko dwa niedźwiedzie. Nie mają już many na heala. To samo po stronie Moona. Jest jednakże, patrzcie, o, czy uda się uratować tego niedźwiedzia? Tak, jest. Piękne mikro. Czy Moon wygra tą gierkę mimo tego, że stracił dwóch bohaterów? To by było coś komicznego. Ja nie mogę. Tak, Kacho strołował grę. Rozumiecie, że Kacho przegrywa grę, w której zabił DH za darmo i jeszcze KTG. 32 supplier versus 50. Jednak APM to nie wszystko. Młody gra ze starym. Jednak stary i jego doświadczenie bez problemu radzi sobie z młodą szybkością i brawurą. Wróg zaatakował wojska gracza. Kacho po drodze, żeby dostać się do tego turnieju, oczywiście pokonał Soka, który wcześniej wygrał z Happy. Więc to nie jest tak, że młody to noob. Młody jest naprawdę bardzo mocnym graczem. Taki przedmiot, pierścień regeneracji na tym etapie jest useless. Jeden upgrade do ataku u Kacho. U Moona to samo. Kacho właśnie zrobił sobie upgrade do pancerza. Moon dopiero zaczyna tutaj opracowywać. Moon stracił archerkę, ale to nie ma znaczenia, tak trzeba by było ją zabić. Jaki item? Szaty maga. Szaty maga, nieźle. No i co młody ma tu zrobić, żeby skombykować? Znaczy, młody to przede wszystkim pewnie już leży psychicznie, tak mi się wydaje. Młody prawdopodobnie już psychicznie leży. Będzie creepjack. Będzie creepjack. 4 niedźwiedzie versus 6 niedźwiedzi. Jezus Maria, aż taka różnica? Tak, aż taka różnica jest. Aha, bo tu się produkują niedźwiedzie, dlatego. Tak jest. Dobra, potyczka, mocny fokus na dechacza Kacho, jednakże uratowany, zdisponowany został ród. Moon musi również uważać na swojego bohatera. Mocny fokus, trzeba przymienić jakiegoś niedźwiedzia i trzeba zacząć koniecznie healować swojego bohatera. Tylko 100 punktów życia, okej. Okay. Lekki design. Nie, Moon robi TP. Młody przepędził starego. Piąty poziom na dechaczu u Moona. Kacho daleko do piątego. Bardzo daleko. Jaki tu otrzymamy przedmiot? Co tutaj leży? Co tu leży? Wisiormany dla Nagi? Może być. Generalnie wisiormany to nie jest item, który wykeruje tutaj gierkę. Ale no Naga będzie miała więcej chainów. Patrzcie, Kacho przebił limit. Moon twardo siedzi na 50. Pamiętajcie o tym, kto przebije limit, ten zbiera mniej złota. W tym przypadku Moon zbiera dużo więcej surowców. Kacho zbiera tylko 7. Moon zbiera pełną dyszkę. Więc im dłuższa gra, tym w teorii no gorzej dla Kacho. Tak długo jak nie zdecyduje się z atakiem. Zazwyczaj kiedy przebijamy limit, to chcemy atakować przeciwnika. KTG, jaki dostaniesz przedmiot? Kula ciemności. Panie, daj mi lepiej ten wisior energii. Kula ciemności. Tragiczny przedmiot. Nie polecam. Adam Małysz. Decha ma w razie czego konstrukt teleportacji, buta, więc i tak ciężko będzie złapać. Moon wie, że to jest przebity limit. 68 limitów versus 54, ale jednak pozycja defensywna troszeczkę pomaga w tym matchupie. Przede wszystkim dlatego, że mamy sklep, mamy blisko studnię, więc od razu jak zestafujemy naszą jednostkę, to ona no, jest w bezpiecznym miejscu. Od razu sobie może łyknąć studni.
No, ale sekunda, w tych studniach jakoś dużo energii nie ma. 68 popa versus 58. Jednakże pozycja defensywna lepsza prawdopodobnie dla Moon i rezygnuje. Patrzcie, Moon nie chce się bić. Moon jeszcze nie chce się bić. 1-1 upgrade'y po jednej, po drugiej stronie upgrade'y 1-2, więc Moon ma lepsze upgrade'y. Sobi mask. Prawie piąty poziom na KTG. Pamiętajmy, że KTG ma nową aurę, znaczy troszeczkę zbufowaną. Więc na piątym poziomie KTG będzie robił miazgę za pomocą tej aury. ...68 versus 63. Jest użyty ryk. Mamy kolejnych dwóch druidów, którzy podchodzą. Przyłączają się tutaj do bitwy. Jest odpalony jeden i drugi gracz. Jedziemy. Mana Berdycha jednego i drugiego. My, pierwszy niedźwiedź tutaj. Kacho jest bardzo mocno fokusowany. Ginie. Moon od razu sobie tutaj widzimy, jak powolutku. Kacho, uważaj na swojego bohatera. Mamma mia. Masz jeszcze na szczęście na bohaterze tutaj ten zwój leczenia, który został użyty. Jest zaraz tego kostur ocalenia, więc można cofnąć DH. I DH wróci zaraz za pomocą kostury teleportacji. Musi się tylko wyleczyć. Niedźwiedzie Kacho dostają tutaj mocno po dupsku, jeżeli można tak powiedzieć. Trzy niedźwiedzie zaraz padną. Ja nie mogę. Moon też traci niedźwiedzie, ale to nie jest tak dużo. 44 supply versus 63. Czy Moon ma jakiś zwój leczenia? Przydałby się, nie powiem. Trzeci poziom aury. Teraz ta aura cierni zadaje takie obrażenia, że to jest głowa mała. 32 supply versus 56. I młody wychodzi z gry. Młody właśnie przegrał gierkę, w której Moon zdonatował DH za darmo na trzecim poziomie i bohatera. O mój Boże. Gra numer 3. Gra numer 3. Kacho. Czy chłopak będzie w stanie utrzymać się mentalnie po tej właśnie porażce z poprzedniej gry? Gdzie nie oszukujmy się. Przegranie gry, gdzie przeciwnik daje ci za darmo dwóch bohaterów. To powinien być free win. To powinien być free win. No jeżeli Kacho ma mocnego mindseta, to będzie wiedział. Dobra, następna gierka, nowa historia, nowe rozdanie. To było nieporozumienie to, co zrobiłem w tamtej grze. Ale wątpię. No i po raz kolejny widzimy, że jeden, jak i drugi gracz decydują się na identyczne otwarcie, jeżeli przynajmniej chodzi o creepowanie. Sklep goblinów po raz kolejny. I oczywiście łowca demonów. Tak jest. I łowca demonów u Kacho. No i chwilkę sobie poczekamy. No dosłownie początek jest niemalże identyczny, tylko Moon troszeczkę szybciej skautuje. Co tu jest napisane? Widzicie? Czekajcie. Co to jest? Wróg zaatakował wojska gracza. Warcraft? Nie, co tu jest? Ir? Nie wiem. Kiedy indziej to rozszyfrujemy, tą wiadomość tajną. Rozpoczynamy creepowanko. Troszeczkę szybciej to idzie Moonowi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, czy będzie zagrany Immolation, czy może Mana Burn. Immolation już widzimy u młodego. Stary co gra? Stary, patrzcie! Stary, doświadczony, cierpliwy. Młody, podjarany. Odpalony. Dosłownie odpalony. Widzicie? Stary, cierpliwy, doświadczony, zagrana pasywka. I zagrany Mana Burn. Czyli kontra na młodego. Odpalonego, podjaranego. Ojojoj. Młody. Rękawice żwawości. Nie ma tragedii.
Ale Mund itemy ma zdecydowanie lepsze. O Jezus Maria, i to dużo lepsze. I to dużo lepsze. Młody cały czas więcej APM-u niż stary, ale to się kurczę... To nie daje jakiejś... prawdziwej takiej wartości na to wychodzi. Trzeba klikać mądrze. Takie klikanie bez celu. Można by powiedzieć. Oj, młody. Zobaczymy. Trzeci poziom niedługo będzie na Demon Hunterze młodego. On to samo. Troszkę wolniej idzie creepowanie bez Immolation. Młody, po co tu biegnie? Co on tu kombinuje? Oho! No nie mówcie! Młody! Ja nie mogę! Jeszcze Troll Priesta kup! Heal by się przydał. Jaki item? Kamień many. W jego przypadku nie ma tragedii. Okej, okay, jest Creepjack. Jest spalona mana. Młody TP. TP młody! Mówiłem. Patrzcie, zużył całą energię w studniach. Tutaj studnia zaraz będzie kolejna. Ale tylko 280 punktów życia na bohaterze. Patrzcie, Moon. Pyk, prawie full HP. Nie prawie, tylko full HP. O Jezus Maria, młody. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, jak nieraz ludzie mówią, o, jak ktoś jest starszy, wiecie, 30 lat przybije w tego Warcrafta, to już mu skill tylko maleje, coraz wolniejszy jest. No to macie. Moon ile ma lat? 35? 36? Patrzcie. Zaatakował wojska gracza. Trzeba myśleć w trakcie gry. Dobra. Okej, okay, czy Moon, co tu Moon kombinuje? Moon gra T2 na razie. Młody już się odpalił z T3. Moon naga. Creepowanko. Co Moon robi? Dlaczego? Co Moon robi? Teraz prosto bym prawie drzewiec wiedzy, okej. Okay. Jeszcze jest zagrana naga od Kaho. Creepjack. Moon Expo. Mhm. Moon Expo. Umknęło mi to. Kaho tutaj creepuje za pomocą drzewca. Bardzo ładnie, jednocześnie tutaj blokując Moona. Więc bardzo ładnie Kaho, bardzo ładnie tutaj rozgrywa. O, prawie. Prawie sobie dobił Kobolda. No i Kaho przyjął tego kampa. Ale czekajcie, czy aby na pewno, czy będzie last hit, czy może Moon zrobi last... Nie, młody zrobił last hita i zabrał przedmiot. Sobie mask. A, jeszcze niedźwiedź rzucił heala. Naga po raz kolejny spalona mana. Ale tu mamy... Czyli Moon będzie grał Mazdriady. Ciekawe, jak Brady będą robione do tych driad później.
Panowie, no tu już widzimy, że inna strategia od Muna jest całkowicie obrana. Expa Driady. Wróg zaatakował wojska gracza. Kacho w ogóle chyba nie ma pojęcia o tym, że Moon tutaj coś kombinuje. Tak mi się wydaje. Uwaga. Dobra, healowana jest, więc spokojnie. Jaki przedmiot? Moon, zwój bestii, useless. Zwój bestii, useless, dlatego że driady są odporne na magię. Więc nie dostają buffów ani debuffów. Więc można to opchnąć na ruskim targu. Okej. Okay. Kacho, okej, okay. Zgarnia przedmioty. Moon ma drzewca, który pomoże się tu bronić. Driady się rozgrzewają. Mają cela, sprawdzają, czy trafią w jelonka, która strzeli heada, każda. ...48 popa Kacho, 54 Moon, ale jest różnica w jednostkach. Teraz Moon gra ma z driady, Kacho gra standardowo. Zaraz zobaczymy, jak tutaj to gra będzie... Matko jedyna. Jak ta gra będzie się prezentowała, walka. Mana Burn z jednej i drugiej strony. Drzewo życia powoli tutaj dostaje obraz... Misklik tu... Albo nie, czy on chce się za drzewem schować? Co tu się wydarzyło? Nie mam... O mój Boże! Ej, co tu się wydarzyło? Nie mam żadnego pojęcia. Chyba doszło do incydentu typekowego, tak to nazwijmy. Fokusowany pierwszy niedźwiedzie. Jednak jest tutaj w razie czego kostur ocalenia niedźwiedzia. Nie trzeba używać, bo niedźwiedź został zmikrowany elegancko. Kolejny niedźwiedź prawdopodobnie trzeba będzie użyć kosturu. Nie użył kosturu. Bardzo ciekawe, może nie ma już cooldowna. Fokusowany łowca demonów, którego zaraz będzie trzeba cofnąć. Ratuj go, Kacho. Tak jest, Kacho. Teraz sobie wyleczy bohatera i wróci za pomocą kosturu teleportacji. Niedźwiedzie dosyć mocno fokusowane. Coraz mniej niedźwiedzi po stronie... Nie no, Kacho dostaje rekta! Młody znowu jest rektowany! Młody szybszy, ale głupszy! Dobra, w sumie jakieś driady zaczynają tutaj ginąć. Demon Hunter kupił sobie zwój leczenia. Kolejne driady fokusowane. Naga wróciła z HP potem. Próba sfokusowania Demon Huntera raczej nie wyjdzie, jest zwój leczenia, w razie czego jeszcze można przerzucić tutaj miksturę, dokładnie tak, leczenia. No i co teraz? Kacho, masz tutaj miksturę niewrażliwości na Demon Hunterze, tylko trzeba ją prawdopodobnie przerzucić zaraz na Nagę. Naga dostaje slowy, jest slow od Riad, jest slow również od... O mój Boże! I teraz DH! Bye! Wow! 15 HP, a ten też miał mało. Widziałeś to, co on tu zrobił jeden i drugi? No, Moon też szybki. Moon też szybki zawodnik. Trochę mniej APM-u, ale też szybki. Nie no, kurczę, Moon to elegancko rozgrywa, patrzcie. I bye bye, Naga prawdopodobnie... Nie, dostała HP pota. Trzeba sfokusować teraz niedźwiedzia. Gdzie jest Moon? Gdzie jest Moon nadechacz? Wjeżdża na plecy, wykupiony Zeppelin. Uratuje Nagę, nie udało się ratować Nagi. Ale pewnie będzie trade, jedna za drugą. Tak jest. Tutaj body bloki są odriany, czy mi się wydaje? Nie, nie wydawało się. To są bodybloki i młody znowu odklepuje GG. 3-0 Moon. Okej, okay. Match point dla Moona. Wynik 3-0. Kacho. Nie wiem. Nie no, Moon gra świetnie. Moon naprawdę gra świetnie tego Mirora. Naprawdę, no to jest niesamowite, jak dobrze Moon rozgrywa tego Mirora. No i co? Znowu spodziewamy się pierwszego Demon Huntera. U jednego, jak i drugiego gracza. Ja nie wiem, czy Kacho... Znaczy, ja nie wiem, wiecie co jest dziwne? Że walki, w których Kacho nieraz miał więcej supplya i tak te walki przegrywał.
Więc no Moon jest po prostu lepszy i tu chyba trzeba cheezować. Chyba że Kaho sam wie. No okej, okay, tu źle kliknąłem, tam źle stargetowałem, więc okej, okay, tak, powinienem to przegrać. Ale cały czas uważam, że mam szansę wygrać, jeżeli obaj gramy identyczną strategię. I Moon. Moonowi się znudziło. Moonowi się znudziło i mówi, dobra, no kurna, ile go tym Demon Hunterem mogę robić, nie? Młody, dawaj teraz od tyłu. Dobra, mogę tego nie mówić, nie? Więc tak. Grana kapłanka księżyca. Czy będzie Tower Rush? Czy będą huntereski łowczynie grane? Wróg zaatakował wojska gracza. Creepowanie za pomocą po raz kolejny AOWA. No tak samo jak w każdej elfickiej grze na samym początku. Zobaczymy, jakie przedmioty będą. Szpony ataku i szpony ataku z drugiej strony. Immolation znowu grane. Aha, Archerka skończy tego kampa, Decha zrobi tego kampa. Moon biegnie. Moon tu biegnie chyba. Moon tu chyba biegnie właśnie pokrzyżować jego plany. Ja nie mogę. Ale to jest five head. Ale chyba się nie uda. Ale kampa do końca też nie zrobi. Dobra. Moon jeszcze nie zagrał w ogóle, zobaczcie. Jeszcze nie wybrał przedmiotu. Zdolności. Wróg oblega nasze miasto. Jest grany dom łowców, jest grany drugi drzewiec. Czyli będą produkowane dwa razy hunterecki, dwa razy. Wróg zaatakował wojska graczy. Próba zboi blokowania za pomocą archerek niestety nie wyjdzie. Młody chyba opada z sił. Coraz mniejsza APM ma. Coraz mniejsza różnica APM-u między Moonem a młodym. Coraz mniejsza. No psychicznie wytrzymuje, nie? Są huntereski produkowane. Zaatakował wojska. Bardzo agresywnie Moon gra. Nie, nie było creepjacka. Moon nie skripjackował. Prawda? Nie skripjackował Moon. Tak, dobrze mówię, nie skripjackował. Ma buta? Ma buta, ale nie ma dasta. Huntereski będzie bodyblock. Wróg zaatakował wojska. Moon go próbuje. Patrzcie, Moon tutaj. No Moon. Moon już tutaj młodego próbuje na 100 różnych sposobów zrobić. No, Moon trochę chyba podkręciłeś za bardzo, tak mi się wydaje. Wróg zaatakował wojska gracza. Ale już widzieliśmy dzisiaj, jak Moon tracił bohaterów w każdym BO5, który rozegrał. Za darmo tracił bohaterów i wygrywał te gry, więc może identycznie będzie teraz. No potemka w sumie tylko pierwszy poziom miała, jak zginęła. Tragedii nie ma. Przedmiot, jaki będziemy mieli? Zwój bestii! Co mamy? Różdżka kradzieży many. DH, co dostał? Mikstura niewrażliwości, 15 sekund.
Wispy już chyba tutaj powoli się na coś szykują. Księga siły plus 2. Pot ma niedługo trzeci poziom. Pyk mamy. Sowa. Aura zagrana na drugim poziomie. Łapany kamp przez Kaho. Jaki przedmiot? Hełm męstwa. Plus 5 do zwinności oraz plus 5 do siły. Świetny przedmiot dla łowcy demonów oraz niższa ostrzy. To są najlepsze przedmioty, jakie mogą dostać na tym czerwonym kampie. Więcej życia, więcej obrażeń, więcej pancerza. Szybszy atak. Same plusy. Czy jest... Co Moon tutaj kombinuje? Moon? Myślałem, że robi te dwa, ale to jest Kahot, robiąc te trzy. Moon. Co ty tutaj chcesz zrobić? Moon chyba wie, że jest lipa. I że nie wypaliło. Produkuje dwie kolejne łowczynie. Kaho sobie wszystko wyskautował. Jaki mocarny łowca demonów. Ja nie mogę. Jestem ciekawy, jak Moon spróbuje tutaj rozwiązać problem pod tytułem muszę go olinować, bo inaczej tego chyba nie wygram. Okej, łowca demonów już cofa się do bazy. Hunterski dosyć ładnie tutaj wbiegają w te wszystkie łuczniczki. Łowca demonów zadaje ogromne obrażenia. Mamy tutaj dwie studnie, które bez problemu będą ratowały jednostki i bohaterów. Zdispelowany tutaj został Protection Scroll, który zwiększał pancerz tych jednostek o 2. Fokusowana mocno potemka i jest sforsowany TP. Zginęło w zamian w sumie sporo łuczniczek. Jednostki, zobaczmy. Przeżyła tylko jedna łuczniczka, więc zginęło aż 5. Czyli Moon... Aha, dobra, Moon go puszuje na dwie tury. Moon go chyba puszuje na dwie tury? Właśnie teraz wykorzystanie heala na studniach i teraz właśnie ten push, który ma go zabić. To może być ciężkie, bo już mamy niedźwiedzie, które mają adepta. Czyli bohater będzie cały czas leczony. Łowca demonów taki panda. Polo Antałek. Kurczę, jaka fajna nazwa bohatera. Polo Antałek. To Kaho się musi bronić. Kaho się musi bronić. Robi mistrza do niedźwiedzi. Moon tutaj, co on kombinuje? Moon chce zrobić dropa, ale to nie wyjdzie. Wydaje mi się, że Moon jest szachowany w tej grze. Szach i mat. Ciężko tutaj coś wykombinować. Nie wiem, jakim cudem Moon mógłby wygrać aktualną grę. Nie mam do tego pojęcia. No młody ma wszystko. Niedźwiedzie, które mają mistrza, produkowane driady, panda, która niedługo... No, do trzeciego jeszcze trochę brakuje, ale tutaj dostanie trzeci poziom. Decha, który ma kulę jadu, po prostu orba. Oho, czekajcie, czy tutaj jest decha, który próbuje również bronić? Czy będzie snajp na kopalnię? Tak, jest snajp na kopalnię. Też są bite jakieś pojedyncze tutaj ogniki. Ratowanie bohatera za pomocą zeppelina. Okej, okay, zniszczona kopalnia. Okej, okay. Trzeba będzie ją zaraz po raz kolejny oplątać. Fokus teraz na pradrzewca cudów, czyli w języku polskim sklep po prostu. Ładny mikro od Moona. Młody się cofnął, żeby bronić. Czy jest TP? Jest TP. Czy będzie TP, czy może nie? Trzeba poświęcić jednakże jedną tutaj huntereskę. No i okej. Tylko panda ma trzeci poziom. Samimi huntereskami Moon chyba tego nie wygra. A jeżeli wygra, to będę bardzo zdziwiony. Tym bardziej, że panda ma już trzeci poziom. Oho, młody, mądry robi tego. Robi sobie albo jednego druida szponów, albo po prostu zrobi hipogryfa jednego. Myślę, że zrobi po prostu hipogryfa.
Znaczy nie druida szpunów, tylko pazurów, sorry. Moon te dwa robi. I powanko, Wisp, który zaraz naprawi tam tutaj Zeppelina. No kiedyś go zabije potwa. Tego smoka. O, czy będzie bitka? Czy będzie bitka? Panda full many, the heart polony z immolation. Próba otoczenia pandy wyszła, tak jest. Czy mamy tutaj... Nie, nie mamy, nie mamy kostur ocalenia, ale mamy, kurczę, kostur teleportacji, który okazał się wystarczający w tym przypadku, w tej sytuacji. Zaraz panda będzie mogła dmuchnąć, dokładnie tak. Ojej. Moon, to chyba będzie trzeba powoli odklepywać. Jest produkowany hipogryf, który nie pozwoli więcej na namienie za pomocą zeppelina. Mody znowu zbiera złoto, produkuje sobie dodatkowe ogniki. Panda pierśń arcymaga otrzymała. Czy Moon to robi pod content? Możliwe, że tak. Jest, potma trzeci, piąty poziom, trzeci poziom aury celnego strzału. Huntereski mają teraz plus 6 do ataku. Jest upgrade do Hunteresek. Glewie. Trzeba uważać, potyczka tu się jakaś zbliża. Ma TP. Spokojnie. Jest dust? Nie ma dusta. Ale immolation. O, i będzie pan na duchnie. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. O Jezu, ale pot ma tu? Ja nie mogę, naprawdę odważnie. Panda dmuchnie! O mój Boże. No Moon próbuje. Dwoi się i troi, żeby... Saperzy! Tak jest! Wysadzaj go! Wysadź go, bo panda zaraz dmuchnie! Nie! Dmuchnęła Moon! Moon! Dobra, młody ma szansę. Przynajmniej urwał jedną gierkę. 3-1 cały czas dla Moona. Młody ma szansę. 3-1. Gra numer 5. Gra numer 5. Wynik 3-1 dla Moona. Moon potrolował ostatnią grę. Pograł sobie potmę. Chciał zobaczyć, czy to też wejdzie na młodego. Ale nie, są granice trollowania. Nie no, potma, czyli księżycowa kapłanka, to nie jest wcale trolling. Po prostu Moonowi nie wyszło, ta strata bohatera w tym przypadku miała duże znaczenie. Ale zwróćmy uwagę już tutaj na opener Moona. Moon gra prawdopodobnie już w tej grze, widzimy łowcy demonów. I od razu będzie chciał zająć kopalnię złota? Albo sobie przygotować kopalnię złota? Ciekawe. Ciekawostka z tym kampem jest taka, że tutaj można zdropić dwa itemy, które powodują to, że nasz early game jest bardzo, bardzo, bardzo szybki. Pierwszy item, jaki tutaj możemy dostać, to pierścień regeneracji zdrowia, który regeneruje 2 punkty życia na sekundę, a drugi przedmiot, który daje nam niezłą przewagę w early game, to są szpony plus 8 do ataku. Więc Moon, ciekawe jak mu tutaj zdropi, jaki item dostanie. Od tego, jaki dostanie item, jego early game będzie wyglądał inaczej i na inne rzeczy Moon sobie też pozwoli. Z drugiej strony Kaho, który gra w tej grze wyjątkowo żółtym elfem, w poprzednich grach był to Moon, creepuje w sposób standardowy, czyli po prostu od tutaj zielonego kampa z ogrem. I jako, że bardziej nas interesuje, jaki przedmiot dostaje Moon, popatrzymy sobie tutaj,
jak krypowanie pójdzie mu Nobi. Już podbiega łuczniczka, już jest tutaj zaprutowany pradrzewiec wojny. Zaraz będzie oddany jeden celny strzał, który striggeruje wszystkie te moby. I prosto w czoło. No już tutaj sobie widzimy, Kacho rozpoczął, otrzymał przedmiot jaki, rękawice żwawości, oddany strzał był, elegancko, ruszamy, pradrzewiec jeszcze jednakże nie zjadł tutaj drzewa, okej, już teraz regeneruje HP, odpalony immolation, idealnie, patrzcie, trzy jednostki otrzymują obrażenia z samego spalania od łowcy demonów, jaki będziemy mieli przedmiot i mamy amulet witalności, immun pewnie tam mówi pod nosem, znaczy pluje pewnie, tfu. Nie warto było tego creepować, nie warto było robić nic. Amulet witalności 2 na 10 w tym przypadku. Są lepsze przedmioty. Sprzedać raczej go nie sprzeda tego przedmiotu, tak mi się wydaje. Uuu, ładnie, Kacho! O kurde, nieźle. Kacho się chyba rozkręca powoli, jak wygrał tą jedną grę. Tak mi się wydaje. Uuu, złapana łuczniczka też będzie. Nie za darmo, bo bohater traci sporo punktów życia przy tym. Ale jednak. Jeszcze Wisp. Uuu, Kacho, świetne early game. Nie, Wispa udało się uratować. Patrzcie, jakie wyścigi. Czy będzie bodyblock, czy nie będzie bodyblocku? O nie! No nie! Naprawdę? O mój Boże! Ta owca zrobiła coś, czego zrobić nie mógł Kacho. Sprzedany portal, znaczy zwój portalu. Kupione buty oraz kostur teleportacji. Dom łowców już jest tutaj produkowany po stronie Kacho. Moon jeszcze czeka. Opończa inteligencji plus 3. Łuczniczki sprawdzały, czy jest stawiana expa. Nie ma. Cały czas, patrzcie, aktywnie sprawdza, czy robi sobie drugą bazę, czy nie. Dom łowców też już umuna jest w produkcji. Oho, Wisp, który ukrył się. Ale kolejny, który został złapany. Udało się wysadzić! Nice. Jaki przedmiot? Znaki strażnicze. Fajny przedmiot. Trzeci poziom łowcy demonów. Z jednej i drugiej strony grany opiekun Gaju. Ej. Czy Moon zniszczył znaki strażnicze? Czy mi się wydaje? Ej, on zniszczył chyba znaki. Tak. Tak, zniszczył. Wróg zaatakował wojska. Chyba nie zwróciłem uwagi, ale chyba Kacho skancelował Lora Moona, pradrzewca wiedzy. Moon robi sobie już tutaj ultrawizję. Kacho, cofanie do creepowania, a nie do obrony tutaj bazy. Snajpione wispy. Oho, archerki również tu są. Nie no. To chyba Moonowi nie wyjdzie. Jest KTG. Mhm. No nic. Gorsze gierki dzisiaj Moon wygrywał. Chociażby grę numer 2, gdzie stracił dwóch bohaterów. Za darmo. Za darmo. Chociażby grę na Fogiego, gdzie Moon stracił bohatera w trakcie gripowania i tak wygrał.
cały czas Kacho sprawdza tutaj, czy jest zajęta kopalnia, czy jest próba postawienia drzewca życia. Zablokowane wejście do bazy za pomocą ukrytych archerek chowających się w cieniu. Ukrywających może tak. Dispel, który uratuje łuczniczkę. Mhm. Dokładnie. No, w każdym aspekcie gry Kacho ma przewagę. Każdym. Znaczy dobra. Ma drugi poziom na bohaterze, Moon ma na trzecim. Okej. Okay. Jestem oszustem. Talizman uników. Kurczę, wyjątkowe dla Demohuntera może być to dobry przedmiot. Jak najbardziej. Co się dzieje? Polowanie na wispy. Zaatakował wojska gracza. Okej. Okay. Niedługo to jest. Zacznie się potyczka o to właśnie, kto zgarnie tego midowego kampa. Tutaj można otrzymać dobry item. Buty Queltalas, róg, który zwiększa pa... O, jest też, co mamy? Flet celności Alerii. Nie jest to aż tak dobry przedmiot w tym matchupie, bo i tak z czasem będziemy mieli tylko dwie dryady, więc jednostki, które będą miały bonus z tego przedmiotu, to tylko będą dwie dryady i bohater. Więc nie zdziwię się, jeżeli ten przedmiot później zostanie sprzedany. Wróg zaatakował wojska gracza. Ej, sekundka. Ej, czekajcie, widziałem flet celności, prawda? Dlaczego go już nie widzę? Czekajcie. Sprzedał tak szybko? Czy mi się coś pomyliło? Nie wiem. A, sprzedał. Dobra, sprzedał. Dobra, na kampie, dobra. Kurde, laga mózgu miałem. Okej, okay. Mamy miksturę niewrażliwości. Przyda się. Oj, mikstura niewrażliwości w tym matchupie w late game jest super mocna. Odpalacie sobie po prostu niewrażliwość na bohaterze. W tym czasie niedźwiedź może wyhealować wam bohatera, a dryada nie jest w stanie tego zdispelować z powodu niewrażliwości na bohaterze. Trzeci poziom na hiperze. Oj, Kacho. Niedźwiedzie na niedźwiedzie. Ty to chyba lubisz. Ty to chyba lubisz. Może się chociaż raz uda wygrać Mirror Niedźwiedzi na Moona? Mikstura many. Średnio. Moon. Aury. Aury. Aury najlepszy przedmiot, jaki tu można dostać. Unholy Aura. Endurance Aura. Archmage Aura. Nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. Ale Pipe. Khadgar's Pipe. Przedmiot się nazywa. I mamy co? Hełm męstwa. I tak dobry przedmiot. I tak dobry przedmiot. Zobaczymy, co dostanie Kacho. Kacho otrzyma. Co otrzymał Kacho? Szpony plus 12, czy mi się wydaje? A nie. Medalion odwagi. No, Kacho otrzymał gorszy przedmiot. Otrzymał gorszy przedmiot bez dyskusji. Wróg zaatakował wojska gracza. No i to jest ten etap, to jest właśnie Elf Mirror w tym momencie. Zazwyczaj elfy nie chcą za szybko przebijać limitu, postawić sobie studnie, zrobić te Eggbraidy
pokripować, a później wyczekać przeciwnika, ewentualnie kupić zeppelina, zapakować niedźwiedzie i zrobić dropa na maina. Stąd właśnie widzimy cały czas produkcję od graczy upgrade'ów. To samo patrzcie u Kacho. Cały czas. Teraz dostawiane studnie. Znaczy wiadomo, żeby przebić limit najpierw trzeba mieć studnie, tak? Ale nie zdziwię się, jak jeszcze Moon dostawi sobie studnie jedną. Przed przebiciem limitu. Patrzcie, zbugowało się. Widzicie? A wy mówiliście, że ja mam jakieś pijackie zwidy. Żadnych pijackich zwidów nie mam. Moona bohaterzy z jakiegoś powodu mają Rain of Fire. Od Pitlordzika. No, Moon się czai, ale nie ma możliwości, ponieważ ma ogon. Kacho też go widzi. Oj. Mikstura niewrażliwości będzie kupiona? Zwój ochrony i zwój leczenia kupiony, dobra. Kacho sobie dostałem więcej studni, patrzcie. No i będzie takie, patrzcie, no to jest to, co mówiłem, bankują teraz, tak? Dobra, powiedziałem bankują, Moon przebił, ale wiecie, jest taki mały problem. Moon nie dostawił sobie jeszcze jednej studni. Właśnie to robi, okej, okay. Właśnie to robi. Kacho zaczepny. Kacho zaczepia Moona. Wow. Kacho też ma czwarty poziom na KTG, czyli ma wyższy poziom ruta albo aury. Wyższy poziom ruta ma. No i to są takie właśnie teraz widzicie. Na szczęście nie każda gra dzisiaj wyglądała w taki sposób jak teraz. Problemem w przeszłości tego matchupu było właśnie to, że te gry wyglądały no, tak jak teraz w tym momencie, że... Patrzcie, Moon jednak zrezygnował z przebicia limitu. Że jeden i drugi gracz po prostu robicie upgrade'y, siedzicie w bazie i tyle. Ten, kto spróbuje zrobić XP, przegrywa. Bo wyda golda na to, na co nie trzeba wydawać, tak? A nie wspominając już o tym, że musicie wydać drewno. Wyobraźcie sobie, jakby ktoś się właśnie teraz zastanawiał. Dlaczego po prostu jak tak obaj kampią, ktoś sobie nie zrobi, kurczę, drugiej bazy? No bo nie ma drewna. Wyobraźcie sobie, że on teraz sobie stawia Moon bazę drugą, albo Kacho. Z automatu zero drewna. Czy Moon właśnie sobie postawił bazę? Bo miał przez chwilę 9 drewna? Nie, upgrade zamówił. Nie, zamówił upgrade, no właśnie. Więc po prostu nie ma możliwości, grając tą strategię, zagrać drugiej bazy. Nie ma możliwości, ekonomia na to nie pozwala. A ktoś by powiedział, no to kurde, zrób sobie więcej wispów do drewna. Nie może zrobić większej ilości wispów do drewna. Jeżeli zrobisz więcej wispów do drewna, to będziesz miał mniej jednostek, co będzie oznaczało, że możesz dostać pusza na japę. Stąd właśnie, no, taka sytuacja, że jeden i drugi gracz po prostu przyglądają się sobie nawzajem.
1-3 jak Braidu Ukaho. 2-2 u Muna. Kaho też sobie robi trzeci jak Braidu ataku. Ciężko coś tu teraz powiedzieć. Dobra, mu się ruszył. Jednak się cofnie. Mam 2K golda już. Ale spokojnie. Teraz ten scenariusz wygląda tak, że jeden i drugi gracz bankuje tyle złota, żeby zrobić sobie 80 popa i pójdą zawalczyć. Więc to nie jest tak, że oni nic nie będą robili. Mu się jeszcze upewnia, patrzcie. Kaho Fairy Dragona robi. Ciekawe, jak to wyjdzie w praktyce. Moon to samo. Ej, dobra, czyli Kaho po prostu jest do przodu z tym ruchem. Mhm. Patrzcie, już wydają surowce. Kaho, już 71 popa. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Zaraz się rozkręci, spokojnie. Aż dwa? Aż dwa smoczki, to jest hipogryf. Popa, Kaho. Balls deep. Kaho idzie balls deep. To jest taki balls deep, że myślę, że żaden z nas by tego nie wytrzymał. Wróg zaatakował wojska gra. Będzie bolało, ale czy Muna? Nie jestem pewien. Dobra, jedziemy. Ruszamy. Pierwsza studnia jest już tutaj targetowana. Odpalony ROR na niedźwiedziach z jednej, jak i drugiej strony. Pierwszy ma na Berny, bo mamy też Rucika. Trzeba zaraz zająć się tymi baśniowymi smokami. Gdzie jest hipogryf tutaj? Kurczę, Muna. Mun, gdzie twoje hipogryfy? Dobiegają kolejne dwa niedźwiedzie od Kaho. 78 popa versus 88. Mun musi odprawić sobie w miksturę niewrażliwości. Jest hipogryf. Powinien jak najszybciej zacząć działać tutaj na tych wszystkich, kurczę, smokach. Pracować nad nimi. Jest leczony bohater. Kaho będzie musiał zaraz uważać na swojego dechacza, będzie go trzeba odesłać do bazy i zaraz przywrócić do walki. Jest tak, jest. Wrócony bohater do bazy, zaraz sobie tutaj wróci do walki. Pit Lordik poziom pierwszy ginie, katastrofy nie ma. Widzimy DH wracającego. 68 popa versus 64 już tylko versus 71. Trzeba pamiętać o tym, że też jednostki... Nie, w sumie Kaho żadnych jednostek nie produkuje, więc nie ma z tym problemu. Giną niedźwiedzie jak i z jednej i drugiej strony. Tutaj trzeba uważać na Demon Huntera, koniecznie trzeba go cofnąć i wyleczyć. Muuu, dostał Ruta, gdzie jest Dispel? Uratowane za pomocą kosturu ocalenia. Nieźle, jest dobrze. Mund chyba zaczyna comebackować w tej walce, tak mi się wydaje. Mamy cały czas bardzo dużo Dryad. O nie, zesnajpiony KTG. Młody się odwija, nie jest tak, że da się zbić 4-0. Czy ta jedna giereczka, w której Mund przytrolował? Teraz właśnie spowoduje to, że będzie znowu musiał walczyć o to, żeby wygrać turniej. Gra numer 6.
przekreśliłem młodego, myślałem, że młody zostanie zjedzony, ale Moon dał mu trochę wiary po tej gierce na CH, gdzie zagrał sobie kapłankę księżyca. Moon, co teraz zrobisz? Bo dwie wygrane pod rząd u Kaho, no... Teraz na pewno wierzy w siebie, okej, jestem w stanie z nim wygrać. Tym bardziej, że wygrałem Niedźwiedzie Mirora, gdzie wcześniej przegrałem dwie gry. Tak, dwie czy trzy na Niedźwiedzie przegrał? Dwie, bo jedną gier... Nie, trzy przegrał gry Niedźwiedzie na Niedźwiedzie wcześniej. Tak, trzy. Tak, tak, dokładnie tak. Więc... Zobaczymy. Dobrze. Jak widzimy, jeden i drugi zawodnik, w tej grze Moon jest żółty, Kaho niebieski, czyli znowu się chłopaki wymienili kolorami. W tej grze obaj rozpoczynają od obozu najemników. To, co chłopaki zrobią, to jest oczywiście jedna archerka. Archerka z auta atakuje jakiegoś kobolda, po czym przebiegnie i zrobi takie półkole w tą stronę albo w tą. Za pomocą właśnie takiego przebiegnięcia zbuguje się AI tutaj kobolda, który ma slowa, oraz czarodzieja maga, który jest z tyłu, nie będzie rzucał ani dispela, ani storm shielda. Z drugiej strony to samo oczywiście zrobi Moon. Mamy oczywiście Demon Huntera z jednej, jak i drugiej strony. Dwa wispy od jednego i drugiego gracza już są gotowe, żeby pomóc w naprawianiu drzewca. I ruszamy. Zobaczymy, czy jeden i drugi gracz zrobi to, o czym mówiłem. Łuczniczka, tak jest, tutaj widzicie, biegnie, buguje, to samo po drugiej stronie i dzięki temu właśnie czarodziej oraz kobold nie będą rzucały czarów do jednostki. Pięknie zebrane tutaj mopki, tutaj Moon jeszcze mu ściągnął specjalne gnole, tego samego dziwo nie zrobił Kaho. Jaki mamy pierwszy przedmiot? Szpony plus 8 do ataku. Kaho zadowolony. Moon dostał, kurczę, diadem arystokracji. Szału nie ma. Mogło być gorzej. Na przykład... kurczę, zapomniałem, jak się nazywa. Amulet witalności, tak jest. Amulet witalności. Księga inteligencji, też szału nie ma. Kaho zagrał Immolation. Moon gra Mana Berna i Immolation. Zobaczymy, czy Kaho też weźmie Mana Berna, czy zagra pasywkę. Widzicie? Patrzcie. Dobra, nie jestem w stanie teraz pokazać. Ale znowu był ten bóg, o którym mówiłem już kolejny raz. Dobra. Creepowanko. Dobry item. Szpony ataku. Dobry przedmiot, jak najbardziej. Kaho idzie creepjackować, ale nie zdąży. Nie, może zabije troll priesta. Mój się tego raczej nie spodziewał. Shop tutaj nie pomaga Moonowi. Jest, dobry blok za pomocą archerki. Tutaj kapłan. No, Kaho, czy zabijesz kapłana? Nie, nie zabijesz. Dobrze. Nie, jednak dalej poluje. Oho, ho, wykupił mu trolla. I jeszcze straci trolla Moon. Ojejej, Moon. Jak to się wszystko potrafi zmienić szybko w takim Best of Seven? Czy Moon będzie go próbował ratować? Nie. Moon się pogodził, że go straci. Tak? Oczywiście. Tak, dokładnie tak. Moon się pogodził ze stratą. Dom łowców u Kaho. Moon stawia sobie, patrzcie co tutaj robi. Drzewo życia. Kaho wykupi sobie buty szybkości. Czyli Moon chyba znowu celuje w granie Dryad. Czyli spodziewamy się u Moona drugiej morskiej wiedźmy. Okej. Tak, to będą dryady. Wydaje mi się, że to będą dryady.
Co tu mamy? Nie mogę zaznaczyć przedmiotów, przykro mi. O, jest, szpony ataku plus 4. I księga zwinności. No, ten Demon Hunter coraz ładniej ubrany jest. Plus 14 do ataku, a w sumie można powiedzieć, że plus 15, ponieważ zwinność też, którą znalazł, daje mu atak. Jeden punkt. Jest zagrana morska wiedźma, tak jak podejrzewałem. I do tego będą grane driady. Ekspanarej się stawia. Polowanie tutaj na kapłana i... złapany. Teraz będzie polowanie na trolla. Mhm. Kacho znalazł... Kacho znalazł, bardzo ładnie. Ale Moon, patrzcie, od razu dostawia sobie po prostu podwójnego lora. Sam może sobie zrobić te trzy. I jakiejś mega wielkiej katastrofy nie będzie. Chociaż o nie. Kacho. Moon. Nie będzie dobrze. Cancel będzie. Tak jest. Raz. Ojojoj, Moon. Polowanie na wispy. I drugi raz. Dobra, czyli ile Kacho ma wispów? Zobaczmy, ile Kacho ma wispów. Ma 12 wispów, z czego 5 w kopalni. Próbuje mikrować. Kacho nie ma jakoś dużo drewna. 370 na razie. Ej, Moon. Nie no, Moon. To wygląda źle. Ani jeden, ani drugi gracz nie ma TP, żeby się bronić w bazie. Ale Moon chyba lepiej to rozgrywa. Patrzcie, obrał sobie za cel opątaną kopalnię złota. Kacho nie ma już złota. O nie, no i to jest doświadczenie. Chyba to, co po prostu zrobił Kacho, jest słabsze niż to, co zrobił Moon. Patrzcie, nie ma wydobycia. Nawet gdyby chciał teraz stawiać sobie albo produkować jednostki, to nie będzie w stanie, bo nie ma złota. Ojej, jednak Moon, ta decyzja jedna. Driady pewnie będą grane. Patrzcie, to w ogóle to, że Moon nie zdecydował się zagrać te trzy, jest ciekawe w tym scenariuszu. Oho, Kacho stracił pradrzewca. Troll wykupiony. Moon zbiera złoto. Patrzcie, ile ma golda. 788. Kacho będzie miał teraz takie, zaraz takiego supply bloka, że będzie po prostu miazga. Kacho sobie produkuje jedną driadę. Moon też mógłby zrobić. Nie, Moon sobie kupił tutaj botnego golema oraz ogrzego pogromcę. Cały czas ekonomia po stronie Moona. Moon się szykuje do obrony. TP zaraz sobie tutaj zrobi, w razie czego decha za pomocą kostury teleportacji. Oho, dobra. No i co, i ruszamy. Polowanie tutaj na ogrzego pogromcę. Jest slow na DH. DH nie ma TP, pamiętajmy o tym. To może być walka, która zdecyduje o tym, kto wygra finał. Jest fokus, ze strony Moona jest fokus o dziwo na nagę, nie na DH-cza. Jestem zdziwiony tym ruchem. Jest driada, jest sfokusowana naga, okej, powoli to chyba zaczyna działać. Fokus na driadę, jakby się zabiło driadę, byłoby super, bo nie będzie miała slowa, tak? Nie, driada przeżyła. 31 punktów życia, trzeba uważać na łowcę demonów. Moon, nie trać bohatera, brońcie, panie Boże! Tragicznie to wyszło, Moon. Tragicznie ci to wyszło, ale dobra, to jeszcze nie jest koniec. Kacho nie ma totalnie ekonomii. Trzeba uważać, mikrować bohatera tutaj wokół... Jest studnia! Tu jest studnia! Tu się jeszcze może udać! Zginie! On zginie! Demon Hunter zginie! I to jest GG! Tak! Moon! Nice! Nice! Pięknie! Moon wygrywa turniej 4-2! Super! Pięknie to Moon rozegrał! Ale to były dziwne gry. Nice, Moon, GG! Nieźle.